Cześć! Zapraszam Cię do odcinka o problemach w restauracji i jak sobie z nimi poradzić po angielsku. Chcesz płynnie i swobodnie załatwiać swoje sprawy w języku angielskim? To oglądaj dalej. Jeśli jesteś w restauracji i rzeczy nie idą po Twojej myśli, trzeba zareagować. Nieznajomość języka, niepewność w posługiwaniu się nim nie powinna stać Ci na przeszkodzie, tudzież zmuszać Cię do jedzenia czegoś, co jest spalone, surowe, niesmaczne, no nie takie jak miało być. Po pierwsze, mogłaś dostać nie to, co zamówiłaś. Co powiesz? Excuse me, this isn't what I ordered. This isn't what I ordered. To nie jest to, co zamówiłam. Powtarzaj ze mną, mów na głos, nie krępuj się. Żeby mówić, trzeba mówić. Ok. This isn't what I ordered. I ordered, sama już wiesz na pewno, co tam zamówiłaś. Czy sałatka taka, czy inna. Jeśli dostałeś lub dostałaś to, co zamówiłaś, ale na przykład zimne, surowe. Powiesz tak. The food's cold. The food's not fresh. Bardzo przydatnym słówkiem jest too, czyli zbyt, za bardzo. I jakaś cecha. The food's too spicy. The food's too cold. The food's too bitter. Że zbyt gorzkie. Jeśli coś ogólnie z nim nie tak, powiemy the food tastes funny. Funny to słówko funny, haha. Jeśli coś dziwnie smakuje, to the food tastes funny. Albo the food doesn't taste right. The food doesn't taste right. No nie smakuje tak, jak powinno. Problemem może być też, że bardzo długo trwa obsługa. Excuse me, we're in a hurry. We're in a hurry. W pośpiechu jesteśmy dosłownie. Excuse me, we're in a hurry. Powtarzasz? I zapytam. How long will it take? Ile to zajmie? How long will it take? Albo will our food be long? Will our food be long? Jeśli już długo czekamy, twoje gotowe zdanie to we've been waiting for a long time. We've been waiting for a long time. Czekamy już długo. Śmiało. We've been waiting for a long time. Is our food on its way? Czy nasze jedzenie już w drodze? Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzecia grupa problemów, trzeci rodzaj to rachunek. Coś tam może nie grać, coś może za dużo. Tak czy siak zacznij od Excuse me, I'm afraid, albo Excuse me, I think there's a mistake. Mistake to błąd, pomyłka. Możesz powiedzieć wprost, there's a mistake, tu jest pomyłka. Aczkolwiek jeśli chcesz brzmieć bardziej jak native, lepiej postawić z przodu coś w stylu się wydaje, mi się zdaje. Fajnym wyrażeniem jest też seem. There seems to be a mistake. Wydaje się być pomyłka. I think there's a mistake. To już zależnie od Twojego poziomu, od tego, jak długie chcesz konstruować wypowiedzi. Daję Ci znać. Fajnie jest postawić coś z przodu. Jeśli zapomniesz, there's a mistake, to jasny przekaz. I jeśli teraz there seems to be a mistake on the bill, no to mówimy jak. We ordered 2 glasses of wine and the bill says a bottle. We didn't order a bottle. We ordered 2 glasses. Może w ogóle tego nie zamawialiśmy. I wtedy we didn't order this dish at all.
We ordered, zamówiliśmy. We didn't order. Nie. We didn't order this dish at all. Możesz też użyć tego słówka have, którym się je, spożywa po angielsku, lub o coś prosi, dostaje. We didn't have this dish. Też będzie poprawnie. Jeśli nie jesteśmy w stanie się dogadać z kelnerem, nie językowo, ale dojść do porozumienia, co nam zostało na koniec? Tak, jak na wszystkich filmach. I'd like to speak to the manager, please. I'd like to, chciałabym rozmawiać z menadżerem. Could I? Ten fajny zwrot do uprzejmego proszenia. Could I speak to the manager, please? I wtedy wyciągasz wszystko, czego nauczyłeś się w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, daj nam kciuka, napisz coś w komentarzu albo podziel się ze swoimi znajomymi. Może jest wśród nich ktoś, kto też chciałby płynnie i swobodnie porozumiewać się po angielsku. Ktoś, komu będę w tym w stanie pomóc. Zapraszam do Encio na nasze zajęcia. Zapraszam na nasz kanał YouTube. Do zobaczenia!